24 maja wspominamy błogosławionego Jana Prado, męczennika. O błogosławionym Janie, który wytrwał w wierze chrześcijańskiej i mimo okrutnych tortur nie przyjął islamu, wiemy, że urodził się w roku 1563 w bogatej szlacheckiej rodzinie hiszpańskiej w Morgovejo. Jego rodzice zmarli, gdy miał 5 lat. Studiował na Uniwersytecie w Salamance. 16 listopada 1584 roku wstąpił do zakonu braci mniejszych, czyli franciszkanów. Skierowano go do klasztoru Roccamadour w prowincji świętego Gabriela. 18 listopada 1585 roku złożył śluby zakonne. Po odbyciu dłuższej formacji przyjął święcenia kapłańskie. Chciał poświęcić życie modlitwie, w pokucie, w harmonijnym połączeniu z apostolstwem. Dzięki dobremu przygotowaniu teologicznemu był cenionym kaznodzieją. Uczestniczył w dysputach teologicznych dotyczących niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Swoją postawą zdobył zaufanie przełożonych. Powierzono mu odpowiedzialne funkcje przełożonego w kilku klasztorach franciszkańskich, mistrza nowicjatu i doradcę prowincjała. W latach od 1620 do 1623 był pierwszym prowincjałem nowo powołanej prowincji świętego Jakuba. Po wypełnieniu tego zadania bardzo chciał udać się na misję na wyspach Guadalupe na Karaibach. Podjął już przygotowania, ale z przyczyn od niego niezależnych wyjazd nie był możliwy. Pewien hiszpański kupiec poinformował go o trudnej sytuacji chrześcijan znajdujących się w niewoli muzułmańskiej w mieście Marrakesz na terenie dzisiejszego Maroka w północnej Afryce. Misja franciszkańska została tam przerwana na początku XVII wieku, dlatego byli pozbawieni posługi duszpasterskiej. Zainteresował się tymi chrześcijanami, ożywił się jego zapał misyjny, rozpoznał, że to Bóg wskazuje mu to miejsce posługi. Uzyskał potrzebne pozwolenia na pobyt na terenie Marrakeszu i posługę duszpasterską wśród chrześcijan. 27 listopada 1630 roku wraz z dwoma współbraćmi wyjechał w kierunku Maroka. Jechał z błogosławieństwem przełożonych i papieża Urbana VIII, który nadał im uprawnienia prefektów apostolskich. Te dokumenty miały zabezpieczyć ich dobre relacje z sułtanem. Po trudnej trzytygodniowej podróży dotarli do miasta Mazagran w północnej Afryce. Była to forteca portugalska. Przyjęto ich tam serdecznie i życzliwie. Ich styl życia i ofiarne apostolstwo wzbudzało podziw i szacunek. Wielki Post 1631 roku był czasem intensywnej posługi duszpasterskiej. Głosili kazania, słuchali spowiedzi, sprawowali sakramenty święte i odwiedzali jeńców. W międzyczasie zmarł sułtan Maroka, Abd el-Malik II, który zapewniał im bezpieczeństwo. Jego następcą został jego brat, Mulay al-Walid, wróg chrześcijaństwa i przeciwnik polityczny zmarłego sułtana. Z rozkazu nowego sułtana uwięziono go razem ze współbraćmi w więzieniu przeznaczonym dla jeńców. Był przesłuchiwany przez sułtana, a na pytania odpowiadał pokornie, ale z pozycji człowieka wolnego. Odważnie wyznawał wiarę chrześcijańską, co rozsierdziło sułtana. Skazał go na karę okrutnej chłosty. W więzieniu torturowano także jego współbraci. Jeden z więźniów, którego tam spotkali, zaświadczył później o jego męczeństwie. Jan umacniał współbraci i zachęcał do mężnego wytrwania w wierze chrześcijańskiej i znoszenia cierpień z miłości dla Boga. Sułtan kolejny raz wezwał Jana na przesłuchanie i nie mogąc zmusić go do wyparcia się wiary, skazał go na tortury, które o mało nie pozbawiły go życia. Potem odprowadzono go do więzienia. Tę noc sługa Boży spędził na modlitwie, razem z braćmi wychwalał Boga. Nad ranem odprawił mszę świętą, udzielił obecnym komunii świętej, gorliwie zachęcał do wytrwania w wierze, a także zachęcał do znoszenia cierpień za wiarę w Boga. Rano zaprowadzono Jana do sułtana, który po raz kolejny próbował go odwieść od wiary chrześcijańskiej i zmusić do uznania Mahometa. W pewnym momencie krzyknął: "Tyranie, chcesz oszukać dusze, które Bóg stworzył dla siebie?"
Sułtan w przypływie gniewu uderzył Jana w głowę tak mocno, że go zranił. Ponieważ nadal wyznawał wiarę w Boga, słudzy sułtana ostrymi narzędziami bili go po ustach. Sułtan kazał przynieść sobie łuk, a następnie przeszył go 4 strzałami, przeklinając go przy tym. Skazał go ostatecznie na śmierć przez spalenie na stosie. Jan był tak osłabiony, że nie mógł sam iść na miejsce kaźni. Prosił będących tam chrześcijan, by go zanieśli. Przyprowadzono go do głównej bramy pałacu. Gdy układano stos z drewna, jeszcze był bity, a on, choć już był na stosie, jeszcze głosił Słowo Boże. Maurowie podpalili stos, kamienowali go i torturowali. Tak błogosławiony Jan oddał życie, ale nie zaparł się wiary w Boga. Zginął 24 maja 1631 roku w Marrakeszu. Miał wówczas 68 lat. Chrześcijanie zabrali szczątki męczennika i ukryli je. Na skutek buntu sułtan został obalony i pozbawiony władzy, a jego miejsce zajął inny z braci, który przywrócił wolność jeńcom chrześcijańskim, wśród nich także współbraciom Jana. Ocalone relikwie Jana przewieziono do Sanlúcar de Barrameda, miasta w północno-zachodniej Hiszpanii. Później do Sewilli, a następnie do Santiago de Compostela i tam są przechowywane do dnia dzisiejszego. Beatyfikował go papież Benedykt XIII w rocznicę jego śmierci 24 maja 1728 roku. Jest patronem franciszkańskiej misji w Maroku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Jan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.